Zaskakujące, ale wyraźne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Będę prezydentem wszystkich Amerykanów. To dla mnie bardzo ważne. Republikanie wygrali wybory. Donald Trump będzie naszym prezydentem. Musimy mu dać szansę. Mam nadzieję, że sojusz polsko-amerykański będzie się umacniał. Gratulacje i obawy świata. Te wybory otwierają okres niepewności. Ja sprawę nie pamiętam. Pierwsze przesłuchania przed komisją Amber Gold. To postępowanie odbiegało w sposób rażący od standardu prowadzenia postępowania. Ameryka wybrała. 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Donald Trump. Według CNN zgromadził 289 głosów elektorskich. Jego rywalka Hillary Clinton 218. Ten wynik jest niespodzianką, bo przedwyborcze sondaże dawały przewagę kandydatce demokratów. Łączymy się teraz z Nowym Jorkiem w sztabie Donalda Trumpa. Podczas tej gorącej nocy wyborczej była nasza korespondentka Zuzanna Falcman. Natomiast Jarosław Olechowski obserwował, jak porażkę Hillary Clinton przyjęto w obozie demokratów. Najpierw Zuzanna, powiedz, co teraz dzieje się w sztabie Trumpa i co ten wybór oznacza dla Ameryki? Amerykanie obudzili się dzisiaj rano w nowej rzeczywistości, a prezydent elekt miał odespać te ostatnie intensywne, wyjątkowo nieprzespane noce. Ale emocje są tak ogromne, że trudno mówić o jakimkolwiek śnie. Poza tym Donald Trump cały czas odbiera gratulacje, które spływają z całego świata i przyzwyczaja się do tego, że ludzie nie mówią już do niego per panie Trump, ale panie prezydencie. Oto nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Zmęczeni 8 latami rządów demokratów, Amerykanie postawili na politycznego outsidera, nielubianego przez celebrytów i establishment, miliardera i magnata rynku nieruchomości. Właśnie odebrałem telefon od Hillary Clinton. Pogratulowała nam wygranej, bo to nasze wspólne zwycięstwo, a ja pogratulowałem jej i jej rodzinie walecznej kampanii. Naprawdę walczyła. Zaproszeni na noc wyborczą Donalda Trumpa, republikańscy wyborcy wpadli w euforię. Jestem przeszczęśliwa. Kamień spadł mi z serca. Nie mogę doczekać się najbliższych 4 lat pod przywództwem Donalda Trumpa i Mike'a Pence'a. Czuję się wspaniale. Myślę, że uda nam się powrócić na właściwe tory. Donald da wszystkim możliwości, lepszą edukację, lepszą infrastrukturę i będzie to dotyczyć wszystkich Amerykanów. To Donald Trump obiecał chwilę po ogłoszeniu wyników. Zapewnił, że będzie prezydentem wszystkich Amerykanów. Teraz nadszedł czas, by Ameryka zasypała swoje podziały. Zwracam się do wszystkich republikanów, demokratów i wyborców niezależnych w całym kraju. Nadszedł czas, żebyśmy wspólnie stanęli zjednoczeni jako jeden naród. To była wyjątkowo długa noc wyborcza, do tego stopnia, że nie wszyscy goście wytrzymali do momentu ogłoszenia wyników. To było długie oczekiwanie, bo trwało przeliczanie głosów z poszczególnych stanów. W pewnym momencie wynik zebranych głosów elektorskich zatrzymał się na 254. Czekaliśmy na 270 lub więcej i w końcu ogłoszono wyniki z Pensylwanii. Republikańscy wyborcy liczą, że Trump spełni swoje obietnice i wysuszy bagno politycznej korupcji w Waszyngtonie. Myślę, że Trump reprezentuje wołanie ludzi, że coś musi się zmienić. Jest katalizatorem zmian. Myślę, że bardzo wiele rzeczy się zmieni. Frustrację Amerykanów i potrzebę zmian najlepiej reprezentuje Tony. Czarnoskóry gej, demokrata z krwi i kości, dwukrotnie głosował na Baracka Obamę. W tym roku odmówił głosu kandydatce Partii Demokratycznej. Potrzebuje kogoś, kto będzie dla nas walczył. Potrzebuje kogoś, kto ściągnie naszych żołnierzy z powrotem do domu. Kogoś, kto będzie walczył o nasze prawa. I tą osobą jest Donald Trump. Naprawdę w to wierzę. Wierzę, że Donald Trump to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Prezydent Barack Obama zadzwonił do Donalda Trumpa, by pogratulować mu zwycięstwa i zaprosił go do Białego Domu. Słowa Trumpa o jedności bardzo mnie pocieszyły. Teraz nam tego potrzeba. Potrzeba nam jedności, szacunku dla naszych instytucji, praworządności i szacunku dla siebie wzajemnie. Mam nadzieję, że prezydent elekt utrzyma tego ducha po przejęciu władzy. Skład nowej administracji nie jest jeszcze znany, ale praktycznie pewne jest, że poza wiceprezydentem Mike'em Pence'em Trump zaprosi do współpracy polityków, którzy stali za nim murem w trakcie długiej i brutalnej kampanii.
Można spodziewać się, że w nowej administracji znajdą się m.in. były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, gubernator New Jersey Chris Christie oraz były speaker Izby Reprezentantów Newt Gingrich. Z Nowego Jorku Zuzanna Falcman. Wiadomości.